Forum Radia Rock Parada. Dzień dobry, Ewa Kubasiewicz. Moim gościem jest profesor doktor habilitowany Piotr Gliński, wicepremier i minister kultury i dziedzictwa narodowego. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Panie profesorze, panie premierze, historyczna chwila, bo miesiąc temu zapowiadał pan, że zostanie zakupione mieszkanie przy ulicy Wschodniej 19 i tak się też stało. Jest to mieszkanie, w którym mieszkał Józef Piłsudski. Tak, to jest historyczne miejsce, bo tam nastąpiła ta katastrofa łódzka, czyli aresztowanie Piłsudskiego i jego żony, wpadka drukarni. I od tego momentu rozpoczął się mit komendanta, czy mit tego naszego lidera w walce o niepodległość. Mit w sensie pozytywnym, no bo tak, to było pierwsze aresztowanie, więzienie, później cała historia, dalej ukrywanie się walki niepodległościowej. I przed wojną było tutaj muzeum w tym miejscu. No później w czasach PRL to zniszczono, podzielono na jakieś klitki i pamięć prawie że zniknęła. I chcieliśmy wrócić do tego. No odbudować, okazało się, że ktoś, kto remontuje tę kamienicę, zwrócił się do nas, czy jesteśmy zainteresowani. I ja poprosiłem Sulejówek, czyli nasze nowo budowane Muzeum Józefa Piłsudskiego, o założenie tutaj oddziału i dzisiaj podpisaliśmy notarialnie kupno tego lokalu. Panie premierze, w sumie 7 mieszkań pan zakupił. No to małe takie mieszkanka, tak. Chodziło tak o to, żeby zbudować tam oddzielne wejście, żeby nie kolidowało to z funkcją mieszkalną innych pomieszczeń i myślę, że to się uda. I bardzo dobrze, bo to będzie filia Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Tam jest dworek Milusin oraz nowy budynek muzeum, a pod ziemią jest stała wystawa. Tak, no ten nowy budynek muzeum jest właśnie tak zaprojektowany i zbudowany, że większość tego budynku jest pod ziemią, żeby on nie wystawał ponad sosny, ponad Milusin i żeby to wszystko się skomponowało. To jest bardzo duże muzeum. Dzięki temu ta kubatura mogła zostać odpowiednio zaplanowana i główna wystawa stała tego bardzo wielkiego muzeum, bo to jest poważna instytucja, duża, no jest dobrze zlokalizowana. I te siły muzealne z Sulejówka będą tutaj wspierały oddział łódzki. Ja przy okazji zawsze mówię, że ta pamięć o Piłsudskim i o tym mieszkaniu była przechowywana przede wszystkim w Muzeum Tradycji Niepodległościowych, Muzeum Miejskim, więc ta współpraca na pewno będzie też tutaj kontynuowana. Piłsudski tam zresztą krótko mieszkał, bo rzeczywiście tam z tego mieszkania go aresztowano. Tam była tajna drukarnia robotnika, organ PPS. Tak, to był słynny robotnik, ten PPS niepodległościowy, czyli tradycje niepodległościowe jak najbardziej. I tradycje robotnicze. Wtedy były bardzo modne różne nurty socjalistyczne, ale właśnie no, tym się wyróżniał Piłsudski i jego współtowarzysze, że byli niepodległościowcami, czyli oni nie szli w kierunku komunizmu, luksemburgizmu, tylko myśleli o niepodległości Polski i to był główny cel. Panie premierze, 230 milionów złotych, dobrze mówię złotych, fundusze europejskie na zrównoważony transport miejski w Łodzi. Tyle dostaniemy. Na co konkretnie? No to jest odbudowa nowej linii, znaczy budowa nowej linii praktycznie w tej chwili tramwajowej do Centrum Zdrowia Matki Polki. Ponieważ no, linia tramwajowa się kończy na tej krańcówce na Kurczakach tak zwanych i stamtąd jeszcze dwa kilometry linii chcemy dobudować, zmodernizować linię tramwajową wzdłuż ulicy Żygowskiej, zbudować nową pętlę, krańcówkę przy pomniku zdrowia Matki Polki i dzięki temu usprawnić komunikację z dzielnicą Chojny, ale także usprawnić komunikację z osobami, które przyjeżdżają do Łodzi z kierunku Żgowa
tam będzie parking, parkuj i jedź, czyli krótko mówiąc, ktoś będzie mógł podjeżdżać samochodem, zostawić parking, przesiąść się w tramwaj i bezkolizyjnie, ekologicznie dojeżdżać do centrum. Panie premierze, została uruchomiona transza pomocy doraźnej dla uchodźców, to jest 10 milionów złotych, to są granty, które można otrzymać nawet do 500 000 złotych. To jest pierwsza transza pomocowa. Jeszcze wracając do tego projektu tramwajowego, to warto powiedzieć, że to jest także zakup taboru. A więc nie tylko inwestycja, ale i zakup taboru, bo często z taborem są problemy. Nowoczesny tabor właśnie ekologiczny jest bardzo ważny. Ale wracając do tego, tak, no ja jestem odpowiedzialny w rządzie także za współpracę z organizacjami pozarządowymi i pierwsza transza z rezerwy premiera w związku z pomocą dla uchodźców i dla Ukrainy została uruchomiona, chociaż myśmy już wdrożyli kilka innych takich możliwości wsparcia poprzez inne instrumenty, nie chcę wchodzić w szczegóły. Ta pierwsza transza to jest 10 milionów złotych na 43 organizacji, 3 łódzkie organizacje, jedno stowarzyszenie, jedna fundacja. W dużej mierze to są działania pomocowe dotyczące integracji uchodźców w Polsce. Nauka języka, zajęcia sportowe, zajęcia psychoterapeutyczne, zajęcia z poradnictwa zawodowego, żeby oni się przystosowali do podejmowania pracy, konsultacje prawne, ale także wsparcie tych działań, które były od początku robione, czyli punkty recepcyjne, pomoc na miejscach, w miejscach relokacji uchodźców i tak dalej. To wszystko, jak powiedziałem, 43 organizacje, najróżniejsze, fundacje, stowarzyszenia, Caritas, harcerze, wszyscy ci, którzy byli na pierwszej linii, mogą to wsparcie otrzymać, bo będzie następna transza także, bo nie wszyscy teraz mogli dostać, bo tylko 43 organizacje, te większe, często parasolowe tak zwane, które zrzeszają wiele innych, otrzymało te pierwsze środki. Reszta może otrzymać tak zwane małe mini granty do 10 tysięcy, bo to jest uruchomione w Narodowym Instytucie Wolności i będzie kolejna transza także z rezerwy premiera 10 milionów dla kolejnych organizacji. To będzie też system wsparcia przez urzędy wojewódzkie, samorządy. Znaczy tu chodzi o współpracę, bo jeżeli chodzi o ten program, o którym ja mówię, no to to jest koordynowane przez KPRM i Narodowy Instytut Wolności, nasze dwie instytucje związane ze wsparciem dla organizacji pozarządowych. Natomiast my bardzo prosimy wszystkich wolontariuszy, wszystkich społeczników, wszystkie instytucje, żeby współpracowały z instytucjami państwa, żeby się nie dublować i żeby, nie daj Boże, nie wchodzić w jakieś elementy rywalizacji. W większości z naszej obserwacji i z tego, jak wdrażamy różne programy, ta współpraca jest bardzo dobra. Są koordynatorzy do spraw organizacji pozarządowych w każdym urzędzie wojewódzkim. Oni są odpowiedzialni za koordynację wolontariatu, tą taką makroregionalną i organizacji, które działają. Więc ta współpraca, także na przykład w ochronie zdrowia, też ma miejsce i jest bardzo dobra. Koordynacji wymagają służby ze służbami państwowymi, na przykład ze Strażą Pożarną, Strażą Graniczną, z policją. Tak, tak. Oczywiście i służby, i strażacy, i Straż Graniczna, i policja są na pierwszej linii. Oni też są uwrażliwieni na tą współpracę, bo organizacje pozarządowe i wolontariusze często wypełniają luki, takie naturalne luki w systemie pomocy, prawda? Ale musi być szkielet. I ten szkielet jest organizowany przez wojewodów, przez nasze służby, często przez strażaków, czy przecież Wojska Obrony Terytorialnej, które też są, jak na przykład na warszawskim Torwarze, obecne, ale także w wielu innych miejscach. Więc ta współpraca działa. Ktoś dzisiaj w jakiejś takiej dziwnej stacji opowiadał, że nie ma systemowej współpracy, a jednocześnie wymieniał, no tak wojewodowie koordynują, no tak dzieci chore na choroby onkologiczne zostały wszystkie wywiezione, przetransportowane w odpowiednie miejsce, no tak pogotowie ratunkowe też ma punkty przy miejscach, przejściach granicznych, a to wszystko są instytucje państwowe koordynowane przecież przez wojewodów czy przez Ministerstwo Zdrowia.
które prowadzi ponad 20 punktów medycznych na przejściach granicznych, czy już zorganizowało kilkaset transportów medycznych, w tym kilkadziesiąt transportów dotyczących tych dzieci, tej grupy dzieci chorych onkologicznie, które są przewożone do polskich i także zagranicznych instytucji, gdzie to wszystko trzeba koordynować, żeby one miały zapewnioną opiekę. Panie premierze, nie ma się co dziwić, bo czasami dziennikarze nie rozumieją, co mówią, co piszą. Ja dzisiaj też spotkałam się z taką sytuacją, gdzie najpierw dziennikarz napisał, że jest Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, a później już dalej pisał, że w Milanówku. Także wie pan, różnie to jest. Ale teraz chciałabym pana zapytać o Krajowy Plan Odbudowy, no bo to już chyba najwyższy czas, żeby zostały te pieniądze odmrożone. Ja mam nadzieję, że jest jakaś szansa na to. No, to nie my jesteśmy odpowiedzialni za to, że Unia Europejska czy Komisja Europejska podchodziła do Polski w taki, a nie w inny sposób. Ja nie chcę wchodzić w szczegóły. My jesteśmy krajem wolnym, demokratycznym, praworządnym i szukanie jakichś pretekstów, żeby zmienić władzę w Polsce za pomocą nacisków poprzez pieniądze europejskie, no naprawdę nie przystoi ani elitom czy urzędnikom europejskim, zwłaszcza w obecnym czasie, gdy mamy wojnę za granicami Unii Europejskiej i gdy pierwszy ten napór poza wojenny dotyczy Polski właśnie, żeby no, próbować znowu wracać do tych argumentacji. Także ja myślę, że powinno to się szybko rozwiązać. Zresztą była ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, tak, powiedziała, no, przyznała też, no właśnie, tak, że Polskę należy przeprosić. No nawet tak i bardzo dziękujemy za tą refleksję, bo przecież no, ona także wskazała ślady no, tej propagandy, która nas szarpała, prawda, podgryzała, blokowała rozwój Polski w sposób absolutnie niezgodny z traktatami, niezgodny z naszą umową z Unią Europejską. Pozaprawny. Wymuszanie jakiejś blokady środków europejskich, które nam się należą dlatego, że jesteśmy członkiem Unii Europejskiej i realizujemy zasady i nasze zobowiązania wobec Unii, na przykład otwieramy polski rynek na produkty i na inwestycje europejskie. W zamian za to funkcjonujemy i mamy prawo dostępu do wielu innych mechanizmów pomocowych Unii Europejskiej. To jest oczywiste, już nie chcę do tego wracać. Natomiast premierze, no, faktycznie pani ambasador Mosbacher zwróciła uwagę, kto suflował tego rodzaju propagandę. No. Ale jeżeli się razie okazuje, że pan Schröder, który jest symbolem kompromitacji Unii Europejskiej, były kanclerz Niemiec, który, jak wszyscy wiemy, od lat zarabiał potworne pieniądze na tą siódmą czy dziewiątą żonę, pewnie potrzebował to wszystko, potworne pieniądze bezpośrednio od pana Putina, był jednocześnie do ostatnich chwil doradcą czy jakimś konsultantem, wiadomo co to znaczy, no płaci się za kasę, żeby ktoś obstawiał i lobbował na rzecz firmy, no wielkiego koncernu prasowego, który tu w Polsce jest obecny poprzez wiele tytułów, agresywnie atakujących w ostatnich latach polski rząd. No tak, ale przecież to jest dyrektor generalny Nord Stream 2. Dlatego mówię, to jest facet, który zarobił olbrzymie pieniądze za wysługiwanie się Putinowi. Ale on chyba jeszcze nawet zarabia, bo jeszcze nie zrezygnował. No tak, no, oczywiście, no, zdaje się, że zarabia. No. To jest człowiek w moim odczuciu i myślę, że wszystkich uczciwych ludzi na świecie skończony. No właśnie. No ale no, zaprzedał się niestety. No i tam chyba trzeba szukać praworządności. Tak, to ma pani rację, że jeżeli gdzieś nie ma praworządności, no to raczej szybciej tam. Panie premierze, bardzo dziękuję. Gościem Radia Parada był profesor doktor habilitowany Piotr Gliński, wicepremier i minister kultury i dziedzictwa narodowego. Dziękuję, Ewa Kubasiewicz. Dziękuję pani, dziękuję państwu. Forum Radia Rock Parada.